Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Nie gap się, kur... Dzisiaj długo wyczekiwany Q&A, zebrałem sobie kilka pytań, mam zeskrinowane tutaj, więc odpowiem wam właśnie na te, powiedzmy, najciekawsze, które sobie wybrałem, według mnie najciekawsze. O dziwo nikt nie zapytał o rozmiar mojego penisa, to mnie trochę zdziwiło, bo zwykle miałem takie pytania. Mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będzie takie pytanie. Także intro i lecimy z odpowiedziami. A i jeszcze jedno, zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, że na 5000 subskrypcji wlatuje moja nutka, która jest już gotowa i tylko czeka na 5 koła subskrypcji, więc zostawiajcie suby, udostępniajcie, żeby jak najszybciej wleciała, bo naprawdę uważam, że jest kosa, wyszło to fajnie i no nie mogę się doczekać, aż to wrzucę. Więc pracujemy nad tym, żeby tutaj za moment było 5000 subskrypcji. Jedziemy. Dobra, odpalę sobie tylko pytanka. Okej, okay, pytanko numer jeden. Możecie nie przeszkadzać mi? W jakim wieku miałeś pierwszego zwierzaka związanego z terrorystyką, czyli węża lub piekona, coś takiego? Pierwszym moim gadem był... Możecie tutaj nie śmieszkować? No nie da się, no myślałem, że damy radę na jakoś. Damy, damy. Damy? Dawaj. Już? Moim pierwszym zwierzakiem był gekon na parci, a nawet dwa, to były dwie samiczki. Żyły u nas bardzo, bardzo długo. A ile miałem wtedy lat? Kurde, nie wiem, pewnie z 7? Pewnie z 7, coś w tym stylu. Bardzo chciałem węża, ale niestety mamusia, tatuś zresztą też, powiedzieli, że węża nigdy w życie. No i kupiłem sobie dopiero jak się wyprowadziłem. I tak właśnie było. Pierwszego dnia jak się wyprowadziłem, od razu kupiłem sobie węża. Jakie było moje pierwsze zwierzę niezwiązane z terrorystyką, oprócz psów i kotów? O kurde, to jest trudne pytanie, bo ja nie miałem za bardzo, nie interesowały mnie za bardzo. A, czekaj, było! Chomiki! Chomik to było pierwsze moje zwierzę. Tych chomików było masa, były też szczury, były też myszy. Takich gryzoni było dużo, ale z czasem przestałem im ufać po moim chomiczku, który był tak chory na łeb, że za każdym razem gryzli w palce i jakoś do tej pory nie pawam szczególną sympatią do gryzoni. Super odcinek i mam takie pytanko z ciekawości. Jakbyś mógł ze wszystkich zwierzaków, które posiadasz, zostawić tylko trzy, to które to by były? Pozdro. Pozdro, Tuśka, Pat. Tak się nazywa, tak się pokazuje. Otóż gdybym miał zostawić trzy, kurczę, no mam nadzieję, że nie wliczamy Hadesa i Prady. No jeśli wliczamy, to na pewno Hades, Prada i Dino. I to te trzy zwierzaki bym zostawił. No natomiast ciężko by mi było, bo nie miałbym żadnego węża. Ale nie wliczając Hadesa i Prady, zostawiłbym Dino. Zostawiłbym... Kurde, ciężkie pytanie. No pewnie tą samicę Siaty wielką, bo dostarcza mi dużo emocji. Z rozsądku zostawiłbym samca dla niej, ale gdyby jakby chodziło tylko i wyłącznie o takie jakieś upodobania i to co lubię, no to prawdopodobnie zostawiłbym sobie też... Kurde, nie wiem, no jakiegoś węża jeszcze, może Hortulanusa? No pewnie Hortulanusa bym sobie zostawił jeszcze. Kolejne pytanie. Jak zacząć swoją hodowlę? Przed jakimi błędami chciałbyś ostrzec początkujących terrorystów? I gdzie można było sobie najlepiej zarobić, w jakiej pracy na początku lub nawet w ciągu hodowli? To jest w ogóle takie pytanie, ostatnia część pytania jest trochę bezsensowna, ale już tłumaczę, o co chodzi. Jak zaczynałem swoją hodowlę? No tak naprawdę zaczynałem hodowlę od Boasa, kupiłem młodszego Boasa i tak później zaczynałem kupować takie daily węże typu pytony królewskie, zbożówki, bo ciągle ich było mało, chciałem w różnych gatunkach się po prostu rozeznać, chciałem wiedzieć jak najwięcej o różnych gatunkach, nie tylko pojedynczo gdzieś tam, że uparłem się na pytony królewskie i nimi tylko operowałem, więc chciałem poszerzać tą wiedzę i tak właśnie zaczynałem. Przed jakimi błędami chciałem ostrzec początkujących? No kurczę, takie, które popełniał chyba każdy na początku. No to zależy, czy masz pieniądze, czy nie. No bo fajnie by było przemyśleć każdy zakup. Wiem, że jeżeli masz dużo siana, ciężko jest przemyśleć, bo kupujesz to, co ci się podoba, to, co cię jara i tak dalej. Ale gdybym zaczynał jeszcze raz od początku, to na pewno zwróciłbym dużo większą uwagę na to, na co wydaję pieniądze, bo
Kupowałem sobie węże, które były mi zbyteczne, były niepotrzebne i bezsensowne. Kierując się rozsądkiem, warto by było na przykład sobie od razu parować albo mieć przynajmniej w głowie taką wizję, czy to i to w przyszłości może się rozmnożyć i cokolwiek zwrócić mi tych kosztów. I tu jest ostatnia ta część właśnie. Gdzie można było sobie najlepiej zarobić, w jakiej pracy na początku lub nawet w ciągu hodowli? Już ci tłumaczę, mordo. Nie wiem. Idź do pracy, gdzie zarobisz dużo, bo to jest bardzo droga zabawa, to jest bardzo drogi biznes, bardzo droga zajawa, więc nie ma pieniędzy, których się nie da na to wydać. Idziesz do pracy, gdzie możesz, gdzie zarobisz więcej, tyraż ile się da, żeby po prostu mieć tyle floty, żeby ci stykało na wszystko, a i tak ci nie styknie na wszystko, więc zarabia jak najwięcej po prostu. Grzesiu! Shut the fuck off! Grzesiu M. Cześć, mam pytanko. Czy żmija z lasu nadaje się na hodowlę? To jest pytanie, które mną wstrząsnęło aż. Muszę na nie koniecznie odpowiedzieć. Oczywiście, że nie. Po pierwsze, jest to surowo zabronione u nas w Polsce, ponieważ żmija jedyna jaką mamy to żmija zygzakowata. Jest ona pod ochroną, nie wolno jej przetrzymywać w domu. Nie nadaje się, po pierwsze. Już tak pomijając aspekty prawne i gdzieś tam jakieś moralne, których, no uważam, że po prostu zwierzę u nas w Polsce, my mamy bardzo mało gatunków, więc zostawmy je w spokoju, niech sobie żyją. Ale pomijając to, odłowy bardzo często padają, czyli gdybyś wziął taką żmiję, po pierwsze, musiałby się przezimować w domu, co jest utrudnieniem dużym. Po drugie, ona ci na 99% padnie, bo jej miejsce nie jest w twoim terrarium, a w lesie, czy tam na polu, gdzie ją znalazłeś, więc totalnie nie nadaje się, odradzam i zabraniam, totalnie nie. Nic, co złapiesz z dworu nie nadaje się i nie wolno tego trzymać w domu. Czy będzie jakieś spotkanie na targach terrarystycznych? Pozdro. O, kolejny Grzesiu. Bardzo chciałbym... Znaczy spotkanie. Spotkania jako takiego pewnie nie będzie, dlatego że jest bardzo marnie, jak chodzi o jakby mój fame, subskrypcję. Wiem, że targi są w określonych miejscach w Polsce, oglądacie mnie z całej Polski, więc ten zlepek ludzi nie da rady zebrać w jednym miejscu. Tak czy siak, na pewno jak będę wybierał się na jakieś targi, to będę dawał wam znać, żebyśmy sobie chwilę pogadali z Bilbione, czy tam co tam trzeba. Natomiast w najbliższym czasie nie wybieram się chyba nigdzie, chyba że uda mi się gdzieś za granicę pojechać na targi, no to raczej na takie. W Polsce nie wybieram się, ale na pewno jak się będę wybierał, będę dawał znać na Instagramie, na moim Instagramie, więc o tutaj macie mojego Insta. Obserwujcie i patrzcie na bieżąco, co się dzieje. Kolejne pytanie, ile wynosi utrzymanie takiej hodowli? Nie mam bladego pojęcia. Wybrałem to pytanie, bo to pytanie się powtarza, ale mówiłem też, że nigdy w życiu nie liczyłem czegoś takiego i obawiam się, że nie jestem w stanie tego policzyć, bo to jest karmówka, którą kupuję nieregularnie. To są rachunki za prąd, które też opłacam razem z całą resztą. Do tego dokupuję cały czas zwierzęta, a to trzeba żarówkę wymienić, bo gdzieś się spaliła, a to coś tam. Nie mam bladego pojęcia, ile kosztuje utrzymanie takich hodowli. Zrobisz grupę na Messengerze dla fanów? Myślę, że na ten moment nie, ale kiedyś stworzę na pewno jakąś grupę, czy na Fejsie, czy na Messengerze. Ale jak się was już trochę zbierze, żeby to po prostu miało jakiś sens. Z jakimi gadami było najwięcej problemów? Kurczę, najwięcej problemów? Nie mam pojęcia, czy jakiegoś gada, którego miałem, wspominam w ten sposób, czy miałem, czy mam, żeby to było problematyczne dla mnie jakieś szczególnie. Nie wiem, problematyczne na pewno są gady, które są trudne w obsłudze, czyli na pewno duże węże są problematyczne, ale są zajebiste i jakby to, że są problematyczne, wynika tylko i wyłącznie z tego, że są duże. Nie miałem chyba nigdy problemów takich, żebym się aż denerwował na posiadanie jakiegoś gada, czy tam, że problemy z karmieniem. Chociaż kurczę, dobra, mam. Jednak był problematyczny, mimo że uwielbiam te zwierzęta, te gady, te węże, to jest to problem. Bojgi. Napychanie, czyli karmienie na siłę. Ogromny współczynnik padliwości i tak dalej, do tego ich cena nie jest wcale niska. No, to są bardzo problematyczne węże i myślę, że każdy, kto posiada lub ma jakąkolwiek wiedzę lub ma znajomych, którzy posiadają, również potwierdzi. Czy będzie jakiś gruby projekt na kanale niedługo? Słuchajcie, kochani, właśnie to jest strzał w dziesiątkę. To pytanie jest strzałem w dziesiątkę, dlatego że szykują się dwa ogromne projekty. Ogromne w takim sensie na bardzo dużą skalę. Są to projekty, które mają za zadanie
zmienić moje życie totalnie. I nie tylko moje, to też wam mogę zdradzić. No już wam powiem nawet, bo chyba wspomnieliśmy o tym z Oskim. Z Oskim szykujemy projekty. Pierwszy projekt, jaki szykujemy, jest jeszcze tajemnicą i tak naprawdę informacje o tym pojawią się na dniach. Ten projekt wiąże się jeszcze z kolejnym projektem, o którym też na razie nie możemy powiedzieć. On jest, powiedzmy, łączony, ale to jest, no myślę, że ludzie, którzy wspierają mnie, wspierają nas, tą twórczość, ogólnie żyją tą Terra Familią, na pewno się podjarają tym, co mamy zamiar zrobić. A ten kolejny projekt to jest właśnie w lutym wyjazd na Bali, na herping, właśnie w celu łapania różnych jadowitych, ostro jadowitych gadów typu kobry, masa różnych żmijek i tak dalej. Oczywiście siaty na wolności, jakieś trimery, surusy, więc nie dość, że pooglądać, to jeszcze mieć z nimi fizyczną styczność. Ze wszystkiego na pewno będziemy robić non-stop odcinki. A co do projektu, który pojawi się już zaraz, mamy nadzieję, że uda się go zrealizować już na sierpień. Trzymajcie kciuki. Jeżeli byśmy wiedzieli, że w sierpniu się wyrobimy, to dosłownie no, na dniach, niedługo dowiecie się o tym, co to jest. I mam nadzieję, że ostra podjarka. Czy będziesz nagrywał filmy z innymi youtuberami typu Ptaszniki, Zająca, Snake Barn i tak dalej? Powiem wam tak, jak chodzi o Bernarda ze Snake Barn, mamy już dogadany, niedługo będziemy się widzieć, zrobimy sobie wspólny herping, co jest mega fajną opcją, uwielbiam, ogólnie uwielbiam oglądać tego człowieka, jest to gość, który ma przeogromną wiedzę, imponuje mi, ma ogromne doświadczenie i zawsze służy pomocą, dlatego też bardzo się cieszę, że z takimi ludźmi będę miał okazję, będę miał zaszczyt przebywać. Jak chodzi o Ptaszniki, Zająca, sprawa nie wygląda tak łatwo, jak wam się wydaje. Natomiast na pewno chciałbym nagrać z nim odcinek. Natomiast warunki mogą nie być takie łatwe do spełnienia, dlatego póki co nie mam pojęcia, ale ze Snake Barn na pewno nagram odcinek na 100% i mam nadzieję, że niedługo pojawi się na kanale. Siema Adi, pytanie całkiem na poważnie, z zupełnie innej półki, ten czarny tank, to co masz na sobie? Co to za marka, gdzie kupowany, idzie lato, a ja zawsze mam z tym problem, żeby znaleźć odpowiednią, proszę. Nie mam pojęcia, ale to są jakieś takie tanie tank topy, mega tanie, on pewnie kosztuje ze 2-3 dychy. Coś czuję, że nie więcej na pewno niż 3 dychy, więc ja ich kupiłem hurtem i mam tego masę. Q&A. Nie wiem, pokaż pojazdy, jakie posiadasz. O kurczę. Dobra, wyświetlę wam zdjęcie. Tu jest moja BMW. Tu jest mój Lexus. I tu jest moje moto. I tym oto miłym akcentem zakończymy dzisiejszy Q&A. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście pod tym Q&A zadajcie kolejne pytania. Za jakiś czas zrobię znowu Q&A, więc niech się tutaj posypią jakieś fajne pytanka. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji tego kanału. Trzymajcie się. Yo. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.